Jednym z najczęściej wskazywanych dzisiaj trendów technologicznych jest wykorzystywanie innowacji po to, żeby ratować nasze życie i nasze zdrowie. Odpowiedź na globalny kryzys służby zdrowia spowodowany pandemią, spowodowany konfliktami geopolitycznymi, kryzysami surowców i coraz większą migracją lekarzy. I właśnie o takiej innowacji zaraz usłyszycie. Rafał, powiedz mi, czym jest Cardiomatics? Cardiomatics to narzędzie pozwalające na automatyczną ocenę sygnału EKG. My od początku postawiliśmy na to, że chcemy skonstruować oprogramowanie, które będzie bardzo proste. De facto od użytkownika wymaga dosłownie kilku kliknięć. Konsekwencją tego założenia jest to, że dzięki temu jako jedyni na świecie możemy nasze oprogramowanie wdrażać w miejscach, gdzie nie ma specjalistów, którzy znają się na EKG. Mówimy o placówkach pierwszego kontaktu, przychodniach. W dłuższym terminie wyobrażamy sobie nawet, że tego typu oprogramowanie mogłoby zostać udostępnione pacjentom. Jakbyśmy porównali wykorzystanie badania holterowskiego bez Waszych algorytmów i z Waszymi algorytmami, o jakiej większej efektywności mówimy? Mówimy przede wszystkim o znaczącym skróceniu czasu oczekiwania na wynik badania. Typowe badanie holterowskie, żeby zostać porządnie opisane, zabiera około 20 do 30 minut czasu pracy specjalisty. Mówimy o kardiologu. Dzięki wykorzystaniu naszej technologii ten czas skraca się do pojedynczych minut. Nasze statystyki pokazują, że mówimy o 80% oszczędności czasu w stosunku do tradycyjnego podejścia. W PZU Zdrowie zawsze stawiamy potrzeby naszych pacjentów na pierwszym miejscu. We współczesnym, zabieganym świecie oczekują oni obsługi najwyższej jakości w możliwie krótkim czasie. Dlatego zwróciliśmy uwagę na Cardiomatics jako rozwiązanie, które w znaczący sposób pozwala na skrócenie procesu diagnostycznego. Stanowi ono też wsparcie dla naszych lekarzy, ponieważ nie zwiększa nakładów ich pracy, a ułatwia przepływ informacji i przepływ danych. Pamiętajmy, że jednym z bardzo kluczowych wyzwań, przed jakim stoi system opieki zdrowotnej, jest niedobór lekarzy. Już obecnie według OECD dostępność lekarzy w Polsce jest na bardzo, bardzo niskim poziomie. Algorytmy sztucznej inteligencji nie mają za zadanie wyprzeć personelu medycznego, ale stanowić dla nich wsparcie, tak aby efektywnie świadczyć pomoc dla naszych pacjentów. Cyberbezpieczeństwo przy wykorzystywaniu chmury obliczeniowej, szczególnie w odniesieniu do danych medycznych, jest pracą fundamentalną, jeżeli chodzi o dostarczyciela technologii chmurowych. Bez zapewnienia maksymalnie wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych medycznych na chmurze obliczeniowej, współpraca z klientem medycznym byłaby praktycznie niemożliwa. To jak, Rafał, w takim razie pracujecie na to zaufanie? Co robicie, żeby po stronie lekarza zaufanie do Waszej technologii było wyższe? W takiej sytuacji proponujemy im coś, co nazywamy head-to-head test. Czyli mówimy im, dobrze, możecie zupełnie bez żadnych zobowiązań wysłać do Cardiomatics 10 dowolnych badań, które jednocześnie opiszecie z wykorzystaniem swojego tradycyjnego programowania, czyli w sposób półautomatyczny. Po wykonaniu takiego testu lekarz ma na stole 10 badań, które z jednej strony zostały przeanalizowane przez Cardiomatics, z drugiej strony zostały przeanalizowane przez niego ręcznie i nie mieliśmy dotychczas jako Cardiomatics sytuacji, w której po takim teście placówka nie zdecydowałaby się na wdrożenie Cardiomatics. Co więcej, zdarzały się sytuacje, w których nasze oprogramowanie znalazło w badaniach coś, co lekarze ominęli w trakcie swojej analizy manualnej. Czyli jego atutem okazało się nie tylko szybkość, ale również precyzja. Czułość, precyzja. Tak.